Ciao, witam serdecznie dołączających. Siemanko. O, i widzę, że Jacuś, to znaczy, że Jacuś już dołączył i mi mignął. Margaryna Kasia wita ponownie, tak jest. Insta-redaktorka Margaryna Kasia. Czekajcie, czy ja w amoku puszczania dżingla nie zauważyłam... A dobra, dobra. No i dobra. No i chyba łączymy z Jackiem, ale czy... No i jest Jacek. Cześć Jacek, jestem tylko tak dosłonecznie, bo ja lubię jak jest ten. Dobrze, czekaj, bo ja nie wiem, czy ja światło dobre jakieś włączę. Widać mnie? Widać cię, Jacek, widać cię. Boże, jak ja źle wyglądam. Czekaj. Jak źle? Nie. A słychać mnie, czy nie? Właśnie tak cienko coś. Byłbyś może czekaj, bliżej trochę. A jak bliżej wezmę, teraz słychać? Powiedzcie ludzie, czy słychać Jacka? Teraz nam powiedzą. Powiedzcie ludzie, jaki wąs przeczytałem. Jaki wąs? A może masz słuchawki? To by było jeszcze lepiej słuchać. Czekaj, może wezmę słuchawki. Ja ci właśnie nie prowadziłem takich rozmów nigdy, wiesz? No to tym bardziej się cieszę. Takich nowoczesnych wideo, jak w filmie futurystycznym. A mamy teraz zbliżenie na twoją brodę odrastającą. Ujdzie, mówi Darek Ratajczak. O, widzę. Pozdrawiam, Darek Ratajczak. Spoko, ziomu. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy serdecznie. No mamy tu stałych oglądaczy. Jest znowu z nami Sławek, jest Sylwia i Natalia. O, Natalia, Sylwia. Wspaniałe imiona. Wspaniałe imiona, ale widzę, że tutaj dużo kobiet przybyło na live'a. Jak to mówił Norbi, podobno mój... Mój sobowtór, kobiety są. Jezu, coś spadło tam w szafce. Kaśka, kurwa, spowodujesz u mnie szkody. No, trudno, wszystko pokryjemy. Ja już niedługo wchodzę w sponsoring tutaj w tym programie, więc będzie kapusta na to. A skąd to będzie sponsorował? Nie, z Abelardem cię gadaliśmy właśnie. Różne opcje. Może Margaryna Kasia. Aha. No. W ogóle Abelard cię bardzo tam pozdrawia serdecznie. No ja pozdrawiam również Abelarda. Nie musimy się przez to medium pozdrawiać, bo rozmawiamy przez telefon albo SMS-owo. Dosyć czynnie. Kurwa, szukam jakiejś takiej pozycji, żeby mi drugiej brody nie było widać. Ty masz dobrze jakoś tak. No. Tylko tak za blisko znowu. Czekaj. A teraz? A powiedz, jak teraz słychać w ogóle. Czy lepiej jest? Chyba mi lepiej. Znaczy mi pasuje wszystko i słyszę cię dobrze. A ludzie wam teraz pasuje, tylko ja wiem, że wszyscy by cię chcieli trochę lepiej widzieć. Może masz stół, na który możesz sobie oprzeć o coś. Kurwa, no mam stół. Czekaj. Może w międzyczasie... Na szybko, że się nie przygotowałem. No. Nie, na żywo jesteśmy w codziennym programie. O. A słuchajcie, jak teraz słychać? W ogóle i Kaśka, i Margaryna, i reszta? Ludzi zebranych. Petarda. Jest petarda. Ja jebie. Dobrze, że moja matka nie ma internetu, musiał tak z nią rozmawiać i patrzeć jej w oczy. A tak właściwie patrzę na siebie bardziej. Słuchaj, to jest ten czas dla ciebie tak naprawdę. To jest twoja przestrzeń. Pozwól, że cię przedstawię w moim codziennym live show. Specjalny gość. Potrzebowaliśmy powiewu intelektualizmu. O Jezu, nie przesadzajmy. Nigdy nie mówmy, że szambo jest perfumerią, jak mówił ojciec Rydzyk, prawda? Nie mówmy. No. Jak byś siebie nazwał? Nie jesteś intelektualistą? Pseudo-intelektualistą. Pseudo, ale to powiem no. Ci od lat. Lubię udawać, wiesz. No, no dobrze, no, bardzo skutecznie. To mnie cieszy. I w ogóle to jest zły dzień, bo mam pryszcza na środku czoła, nie wiem czy... Ja myślę, że naszych oglądających pryszcz aż tyle nie zaskoczył, co nowe tutaj zagospodarowanie. Ja już rzucałem zdjęcie z tym. Wiesz, no, ja powiem tak, ja nie lubię, znaczy lubię brodę nosić, ale noszę ją tylko funkcjonalnie, żeby zasłonić drugą brodę. I, no, ale tak urodziłem się bez brody i długo, chyba więcej lat na świecie chodzę bez brody niż z brodą chodziłem. I tak i w sumie lubię bez brody chodzić, wiesz? I tylko no źle wyglądam teraz, bo jestem, mam więcej kilogramów niż może powinienem mieć. Ja cię tu uspokoję. Ludzie oglądają to bardzo pozytywnym okiem. Już ktoś napisał Team Pryszcz. Hashtag. O Jezu, przeszczep brody napisał ptaku, tak.
A to moja przyjaciółka, także luz. On się śmieje. No. Fajnie. Opowiadaj, co tam słychać? No mów. No właśnie, co słychać? Ja wiem tyle, co wy mi powiecie. Tyle słychać w moim życiu, bo moje życie polega na tym, że się z wami łączę. No teraz to nowe życie, tak? New life. Second life. To jest quarantine life. Tak. A co słychać, powiedz w sumie, u komików? Bo ja nie oglądam, jak ci wczoraj mówiłem przez telefon, tych relacji za bardzo. Jakiś jestem odrelacjonowany. Bardziej zdjęcia na Instagramie. Tak. A tak relacji. A i co słychać u komików? Wszystko w porządku u nich? U innych? Słuchaj, ja ci mogę szybko tak streścić, jeżeli państwo pozwolą, bo ja nie wiem, czy wszyscy oglądali. No pierwsze tak, bo ja już zrobiłam, ty jesteś moim 12 live'em. Łożysz, jak już było, jak apostołowie, 12. A widzisz, jak wybrałam, żebyś ty był 12? A 13 to co, będziesz z Chrystusem jakimś, no musisz słowo, w którym Chrystusa. Z twoim synkiem rozmawiam jutro, wiesz kto to? Z Kołeckim? Tak. Dobrze. Kołecki, no. W każdym razie, no u Błażeja wszystko dobrze, w Bydgoszczy zanurany. U Kacpra bardzo wszystko też dobrze, w domu robi imprezy na Instagramie, przy okazji zapraszamy w piątek. U Kasi Kołaczkowskiej mieszka w Pyle. Rafał Rutkowski, no tak też w sumie dobrze, Nogi tak samo krzywe jak były. Adam Bendler podkłada, znaczy robi filmik z kaczorami takimi, wiesz, gumowymi. Piotrek Zola Szulowski, przepraszam. Zajmuje się dzieckiem, odkrywa uroki tacierzyństwa, bo jednak się okazuje, że teraz on na chacie. Poczekaj, bo to jeszcze nie koniec. Aha, no. Grzesiek Dolniak robi live na Facebooku. Olka Szczęśniak gotuje obiady razem z nami, jak robimy live. Michał Leja przesiaduje w aucie. Piotrek Szumowski jest nadal skonfliktowany z Michałem Leją. Tutaj tu naprawdę furczy. No a Abelard Giza ma zapalenie ucha i już tam powoli, mamy nadzieję, z tego wychodzi. No i teraz wszyscy się ciekawią, co u Jacka Stramika. No ja mam wąsa, pryszcza. I... Dobrze, tak. Miałem iść do ortodonty dzisiaj, ale napisali, że no, odwołana wizyta, czy tam przeniesiona będzie. Tak. No i tyle, siedzę. No ja lubię siedzieć w domu, więc mi ta sytuacja dosyć odpowiada. Tylko nie wiem, ile ona będzie trwała. To jest dosyć przedłużona, ulubiona sytuacja. Nikt z nas nie wie. Ktoś podawał jakieś informacje? Masz jakieś zakulisowe od rządu może? Od rządu nie mam kontaktu jakoś niezbyt. Trzymam z rządem, ale... No wiem, właśnie. Tak jedynie patrząc, wiesz, na to, jak przekładane są występy, no to tak mówią, że maj, mówią, że czerwiec. No ciągle mówią i się przekłada, wiesz. No. Ja mam nieoficjalne informacje z Wielkiej Brytanii. Tak. A tutaj naszego jednego widza, Tomka z Cambridge, to znasz też. Tak, opozdrawiam. On pracuje na, tam na jednostce uniwersyteckiej bodaj. I mówi, że mają jakieś takie nieoficjalne newsy z Ministerstwa Brytyjskiego Edukacji, czy tam Szkolnictwa Wyższego, że studenci mają wrócić we wrześniu do nauki albo w styczniu, prawdopodobnie w styczniu. Więc nie wiem, może oni wiedzą więcej niż my. Nie gada. To jest taka średnia informacja. Znaczy, ale czy oni wiedzą więcej niż my? Boris Johnson po prostu żegnał się z obywatelami. Jest, Boris, no tak. Boris to jest też specyficzny człowiek. Tak, tak. No. No to ale zobaczymy, ale ty jakoś mocno nie przeżywasz tego, że musisz siedzieć w domu, bo tobie to pasuje. Ja lubię się. Tak samo, wiesz co, Kaśka, jestem pół na pół. Lubię jeździć bardzo w trasy, ale też tak samo lubię siedzieć w domu i odpoczywać od tras. No. Rozumiem. Ja będę także ciekawe, jak wygląda odwrotna sytuacja, że masz kwarantannę, musisz być cały czas w trasie, a nie siedzieć w domu. Człowiek oszalał. Chyba szybciej niż w domu byś oszalał. No a jaki masz taki maksimum dni w trasie, że nie wariujesz? Wiesz co, kiedyś właśnie gadaliśmy ze wspomnianym tutaj przez ciebie, ze Szabelardem, którego znowu pozdrawiamy z tej pozycji, tak jak on nas nie pozdrawiał, tak? Że po trzech już się zaczyna szaleństwo. Jak już jest trzy, jest okej. Okay. Zresztą nawet on chyba ty z tobą, z Kacem jakieś szczęśliście w trójkę, gdzieś tam gdzieś uzgadniał takie rzeczy psychologicznie, że po trzech już, no już zaczyna człowiekowi odwalać. Im dalej w las, tym gorzej. I później się zapomina, kim się jest. Na co gdzieś do domu, pustego albo pełnego. Mnie się zwiększyło to przez lata, że mogę być tak? 4, ale 5 to jest maks, nie? No. 5 to jest maks. Tutaj ktoś mi, bo tu wiesz, piszą nasi widzowie komentarze, ktoś już mnie zrugał, żebym czytała ze zrozumieniem. No, ja się staram rozumieć to, co czytam, ale no co, ja już... No,
No co, robię jak co ktoś mogę. Pytał, ktoś pytał, widziałem wcześniej, czy Lotek i Paczek są w Stanach jeszcze, to jest ciekawa, tam, wiesz coś o tym, czy nie? Nie, już wrócili. A, już wrócili. Tak, już wrócili. No, Lotek w ogóle to wam powiem, bo jutro będzie Tomek Kołecki u mnie na live, a Lotek będzie w sobotę, także o wszystko wypytamy, co i to, jak. To spoko, no to, no, to dobrze, że wrócili. No. Przecież w sumie z drugiej strony, nie wiem, to w Stanach też jest dobrze żyć. Tam sytuacja obecnie też nie jest ciekawa, nie napawa optymizmem. No, z tego, co chłopaki mówili, to tam zamykali hotele, wiesz, tam też już szły zaostrzenia, nie? Bo tam był tak. wzrost. No teraz już jest tam ostrzej, no w Kalifornii nie można wychodzić z domu, Nowy Jork jest jakiś tam, no ale dobra. To nie jest chyba też ciekawy temat, wszyscy oglądamy, wszyscy wiemy. Wszyscy wiemy, co się dzieje. Tak. Kurwa, jak nie umiem z tą kamerą, o. No. Wszyscy mamy dostęp do neta, ale właśnie nie wszyscy normalnie mają kontakt z nami, komikami w tym czasie. Tak. Dlatego to jest ta okazja, kiedy ludzie mogą się napawać tym pięknym widokiem Jacka Stramika, który łączy się z nami z Poznania. Z Poznania jestem. Poznań pozdrawia Warszawę. Niby skonfliktowane miasta, ale my obydwoje nie pochodzimy z tych miast, więc mamy w dupie te konflikty, prawda? Jesteśmy ponad nimi. Bardziej Koszalin pozdrawia Zieloną Górę. Prawda? O, a właśnie, bo ty przecież te twoje korzenie koszalińskie. Tak. Prawda? Tam Darek Gadowski w Koszalinie teraz? Darek mieszka cały czas w Koszalinie. Ja do Poznania wyjechałem w 2003 roku i tak z przerwami już tam mieszkam. Znaczy tu, teraz, obecnie. Wiesz, no mam w Koszalinie tam najbliższą osobę, matkę, jedną z tych najbliższych. Yes. No i która jest teraz, no to musi siedzieć w domu, też ma 73 lata, więc jest w grupie tak zwanego ryzyka podwyższonego. Tak. I no szkoda, że nie mogę pojechać tam, w tym momencie bym chciał, ale wolę nie jechać, żeby nie kusić losu, nie wozić zarazy, nie wiadomo, czy jestem nosicielem, czy nie, to może można przychodzić to bezobjawowo. Tak, tak, no ja dlatego też nie jadę do mamy. Ty masz bliską relację z mamą, nie? No, tak. No teraz tam dzwonię, rozmawiamy ze 3 razy dziennie, tam co się dzieje i tak dalej. No wiesz, to jest taka sytuacja, że kobieta już, powiedzmy, starsza, jaką ona jest, lepiej, żeby siedziała głównie w domu, ewentualnie do sklepu na chwilę. Przecież są te różne akcje, że mogą ci zrobić zakupy i tak dalej, no ale nie wszyscy chcą z tego korzystać, wiadomo. A więc lepiej, żeby siedziała w odosobnieniu, a odosobnienie no nie jest miłą sytuacją. W żadnym wieku chyba, chociaż nie, no z drugiej strony wiesz, no ja lubię odosobnienie też. No. Tak. Chociaż ja teraz nie mieszkam sam, no ale nieważne, no to już nie będziemy rozparcelowywać mojej sytuacji. Pozdro z Koszalina, jo, ktoś napisał, Kreśka, czytamy. No dobrze, ale widzisz, sam się... A co, że, no mów, że nie mieszkam sam? Zapomniałeś, że jesteśmy publicznie, no to ja się cieszę, że nie mieszkasz sam, to mnie ominęła gdzieś, wiesz. Ja mam teraz pieska i Marta ze mną mieszka, o, tak mogę zarymować. Wspaniale, nareszcie! No, to już od jakiegoś czasu. Teraz ale wysłałem na spacer z pieskiem. No właśnie tutaj ludzie pytali, czy, gdzie piesek, czyli dobra. Czyli może podejrzewam, że przyjdzie, bo tu tylko do Żabki poszła po jakieś produkty małe, typu cola i pewnie alkohol. No. Bo wydaje mi się, że chyba dużo osób teraz po prostu siedząc w domu pije alkohol wieczorami, nie tylko wieczorami. Chociaż ja należę do tych osób, co nie lubią w dzień pić ani rano, bardziej wieczór. Tak. No i tak to się dzieje wszystko. Właśnie może ja zapytam, czy ktoś teraz o godzinie 18 oglądając live z Jackiem już też coś dziabie? Ktoś pisze, Smucikoń też napisał, pozdrawiamy. Smucikoń, o tym musimy pogadać. Czy to o tym możesz gadać? Nie, ja nie mogę, znaczy mogę o Smucikoniu, a co, ty mówisz, ty masz na myśli to o czym, że niby nie mogę, niby ten, to na następnym porozmawiam. Ja ci powiem przez telefon, o czym mogę. A potem ja wam powtórzę wszystko. No, ze spokojem, ale możemy mówić Smucikoń i tak dalej, oczywiście. Możemy używać tego słowa. Ja opatentowałem, także jest. Jakby... Naprawdę? Należy do mnie, ale tylko tak, no to... Tylko, że to nie jest tak, czasem w komentarzach ludzie pisali, no to już nie możemy używać. Nie, chodzi o użycie komercyjne, że jakby ktoś chciał, nie wiem, sprzedawać koszulkę z moją mordą i podpisać Smucikoń, no to teraz mogę go poznać na przykład, może ciągnąć jakieś konsekwencje prawne wobec niego. Okay. O to chodzi. Okej, okay, tu tylko... Tak możemy mówić, Smucikoń. Koniec martwy, pamiętasz? Jak już ktoś tak męczy, bada w tak. rozmowie, już nie możemy wytrzymać, to wiem, że koniec martwy, ten jak jedno. To już jest kres tego zasmucania konia. No. Tu,
ludzie nam piszą, że tak, że piją, no nie wszyscy, ale tu jakiś desperadosik, tu winko, tu coś. O, Darek Ratajczak, że jeszcze nie, ale ja jedę do sklepu zaraz. No to Darek to... To jest zawodnik pierwszej, wiesz, pierwszoligowy z Ekstraklasy takiej. Tak? A ty masz rozeznanie, nie, w środowisku pod tym kątem? Pod takim melanżowo? Dosyć mam, chociaż to środowisko się rozrasta mocno i już mi te pęta tak, kurwa, źle to nazwałem. Nie chcę nikogo obrażać. No zresztą chuj może chcę. Te pęta takie... To może... Są... No wiesz, coraz więcej jest tych ludzi, już niektórych naprawdę. Kiedyś wszystkich kojarzyłem i się interesowałem bardzo. Później to powoli tak opadało ze mnie, ta obsesja. Nadal mam obsesję komediową, lubię to oglądać i tak dalej, wszystko, ale no siłą rzeczy już człowiek chyba nie da rady, prawda? Jak to się tak zwana branża rozrasta, coraz więcej jest chętnych, którzy chcą niestety zarabiać pieniądze, a nie kochają tej sztuki, tylko bardziej mają taki, wiesz, przed oczami kwit, to co tam zauważamy z niektórymi kolegami czy koleżankami. Tak. To jest niedobrą motywacją. No w każdym razie już nie będę tu smucił bata właśnie konia, bo zaraz umrze. Tak. No, coraz więcej ludzi i tak, wiesz. No. Ale mam rozeznanie, tak, wracając do tematu. Im więcej wiem, kto co lubi, ja lubię. A ty jako czujny obserwator do niedawna, bo teraz mówisz, że już ciężko to ogarnąć, tego środowiska komików. No. Jakieś nowe trendy zauważyłeś, jakieś niebezpieczeństwa, jakieś nadzieje? Jak coś masz jakieś, ty na pewno masz w głowie jakieś analizy, ja też nie ukrywam, dlatego z tobą chciałam się połączyć. No wiesz, no. Bo ty zawsze byłeś dobrym obserwatorem. Znaczy mam takie, no to co tam wspólnie czasem mi się wydaje zauważyć. Na przykład jest charakterystyczna cecha dla niektórych młodych osób, które chcą wejść w stand-up, brak pokory, na przykład irytujący. Tak. Zakochanie w sobie nadmierne, które widać. Kogoś tam mama za bardzo kochała, czy pieściła, czy ojciec też niestety. Znaczy, nie wiem, nie chcę nic sugerować. No i ten pieniądz właśnie, wiesz, jakieś tam osoby zauważyły, że jest pieniądz w branży i chcą z tego względu w tę branżę wejść, a nie mają przed oczami po prostu piękna tej sztuki, jaką jest, czy rozrywki, żeby już za bardzo nie gloryfikować stand-upu, czy rozrywki, jaką ten stand-up jest, rozrywki, w której się zakochałem kilka lat temu i ta miłość trwa do dzisiaj i pewnie potrwa do śmierci, która nastąpi i zrychło z powodu apokalipsy, która nadeszła. Co jest, jak ja puściłam dżingiel na początku, no. Damy radę, no to damy radę, nie ma co. Nie, no damy, wiesz, ja tam się wykwalifikowałem w robieniu dobrej miny do złej gry, więc tak. No staram się, wiesz, siła psychiki, siła humoru, no co mamy zrobić? Ktoś tu napisał, Marta napisała, niektórzy zaczynają w charakterystyczny sposób naśladować Jacka podczas żartów, modulując głos dokładnie jak on. Czyli ty się może stajesz ikoną w niektórych kręgach. Wiesz co, może nie ikoną, ale ja chyba mówię w sposób charakterystyczny, a też nie panuję nad tym, ale to jest mi mówiąc, wiem od osób, które mnie obserwują na przykład. Podam przykład, nie wiem, Jasiek czasem Borkowski mówi, że jak gdzieś pojedziemy w trasę, czy w kryształową trasę na przykład, to on po dwóch czy trzech dniach mówi trochę jak ja, czy intonuje, czy jakoś tak. A to siłą rzeczy, to jest bardziej chyba może psychologiczny aspekt jakiś taki. Mi się wydaje, że to czasem jest niecelowe. Wszyscy trochę mówimy jak ktoś inny, bo zawsze ktoś nas tam nauczył tej mowy, czy tam patrzymy w pewnym momencie, inspirujemy się danym, czy artystą, czy daną osobą, nawet spoza świata artystycznego i chcemy trochę być jak oni, nawet to w sposób nieuświadomiony się wydaje robimy. Także, no a jak ktoś robi celowo, no to no, dziękuję, i że tak ktoś umie. Znaczy ktoś tak chce być jak ja. Mhm. Nie jest trudno być jak ja, ten co dopiero ktoś. To jest wyzwanie. No. Tu jest takie pytanie, ja nie wiem na ile retoryczne, a na ile zechciałbyś na nie odpowiedzieć. No. I to może ktoś właśnie chce zrobić tak jak ty. Jacku, odpowiadam. Za wąs hiszpańskiego erotomana? Nie, wiesz co, odpowiadając na to pytanie... Hashtag no. Panie dobry jak chleb. A, no to widzisz, no to jest... Ja też śpiewam w materiale już, który nie wykonuję w internecie. Co to za wąs hiszpańskiego erotomana? Ja nie, to bardziej jest polski wąs, wiesz, to jest tak, mój ojciec nosił wąsa, mój dziadek nie nosił wąsa,
Więc ja noszę wąsa, nie podoba mi się, znaczy, lubię mężczyzn, znaczy podobają mi się mężczyźni, nie w sposób tam seksualny, estetyczny, o, z wąsem, lubię wąs. Tylko niestety, tak jak zauważyłem, mam obecnie za grubą twarz do wąsa. Ktoś tam powie, nie, Jacek, przesadzasz, Jacek, nie, jesteś piękny. Ja mówię, wiem, ale kurwa, tak trzeba udawać, jestem fałszywą skromność trzeba przyznać, więc tu lubię wąs. Nasz gość z Nottingham też pyta, ponawia o, pytanie, przepraszam, Jaca, czy ten wąs niejedną trząs. Znasz to powiedzenie, tak? A nie. Znasz, wie, że jest tak, nie, że niejedną pizdą trząs, no jest takie powiedzenie. Tak, to jest w ogóle śmieszne, jak sobie to wyobrażam. No, i jeszcze jest, kiedyś słyszałem takie w ogóle niszowe powiedzenie, jest tam, że ktoś, że brwiczka jak piczka, czy coś takiego. To już w ogóle ciężko sobie wyobrazić. Chyba, że chodzi o ten, że pasek nie... Może. Nie, no. Bikini, to się mówi, tak? Niektórzy zostawiają, niektóre dziewczęta zostawiają. Ja przepraszam, bo jestem też tutaj już, dałam się poznać na tych live'ach jako ta, która uczepi się jednego i tak ciągnie wątek, no. Więc no, odpowiesz na to pytanie? Czy trząs, czy nie trząs? Aha, czy trząs? Przepraszam, bo poszedłem w jakieś tam... Czy trząs? No, trząs. No tak, no. Ja nie jestem jakimś podrywaczem hardkorowym, jak niektórzy moi też koledzy komicy. Nazwiska możesz dawać. No, proszę bardzo. Abelard Giza. Nie, i wiesz co, no ale no, jakby ten, uprawiałem seks więcej niż jedną kobietą w życiu, to tak mogę powiedzieć. Czyli można w sumie uznać, że ten wąs nie jedną. No, jeżeli też nie obrażając mnie, niektóre dziewczęta mogą, czy kobiety się obrazić, że pizda się mówi. Ja lubię te mocne, ja szanuję kobiety. W ogóle się uważam dla feministy też. A lubię mocne słowa i w takim kontekście, no wiadomo. No. Nie będę tłumaczył tutaj siebie, prawda? Oczywiście. Kto mnie zna, ten wie. Oczywiście, że tak. Nawiązując do twojego feminizmu, to bardzo cenne, że tak osoba barwna, inteligentna. No. A, że tak mówi, że o, feminizm. Ale ty tak naprawdę wiesz, tylko tak mówisz, ty tak rzeczywiście czujesz, prawda? Że, czuję, jest... tak, staram się tak żyć, chociaż jest ciężko czasem. No wiesz, no, ja mam wrażenie, że kultura, w której żyjemy, została przejęta przez mężczyzn już dawno temu i nie, wciąż nie jest oddawana w takich rejestrach najprzeróżniejszych od kultury po gospodarkę. Po prostu wzorzec kulturowy musi się zmienić. Teraz go moduluje koronawirus, więc to... Na razie. No, na razie. No, nie wiem właśnie, ile to może potrwać. Ty masz jakieś występy już poprzekładane wszystkie, co były? Do kiedy masz tak z ciekawości jakieś tam występiki? Wiesz, ja już nie gram teraz. Jak tylko się pojawiła ta sugestia, że już ten, to ja już nie gram. A ja i tak miałam mieć urlop w kwietniu, więc do kwietnia... poprzekładałam wszystko na maj i wracam od 11 maja mam pierwsze. Ale czyli od maja jakbyś chciała wrócić. Ciekawe właśnie, czy będzie możliwość. Nie? Znaczy, jeżeli będzie możliwość, to ja absolutnie bym bardzo chciała gdzieś zagrać już, bo wiesz, mój urlop teraz będzie polegał na tym, że będę na chacie siedzieć, nie? Więc no tak. Tim Norby się pojawił. A nie, pozdro. A ludzie to rozmawiają, że ty czekaj z profilu jak Norby, jak młody Krawczyk. No, nie to Norbi, nie to Krawczyk. Wiecie co, ja powiem tak, bo Norbi jest takim artystą. Koniec żartu. Nie, Norbi jest takim kontrowersyjnym dosyć. Mówi się, że ma jedną piosenkę, że jest hazardzistą, różne jakieś takie inwektywy. Natomiast nie, ja jakoś tam mam sympatię do tego człowieka, mówiąc szczerze. Bawi mnie Norbi na przykład. Jak patrzę, no, to jest człowiek, z którym chciałbym na przykład wiesz, połowić ryby, czy... czy wiesz, coś tam posiedzieć sobie przy stole. Suto zastawione. Oczywiście, ty jesteś znanym wędkarzem, który... Ja lubię wędkarzem i później po stole, przy tych rybach, przy węgorzach posiedzieć. Szczególnie, ale... No. Ale ten, siema Norbi, słyszałem, że, przepraszam, bo się słowa, tak. Jakieś tam nowa płyta w tym roku. Ty, właśnie podobno ma Norbi płytę wydać gdzieś, czytałem. No po co? Nie wiem, przepraszam. Nie, no wydawaj Norbi. Może jesteś tu gdzieś ukryty pod jakimś nikiem.
Ale jakim kosztem, pisze Darek? No, to jest w ogóle anegdota związana z jakim kosztem. A w sumie pierdolę, to jest koniec świata, to mogę powiedzieć. No jest Tomasz Kwiatkowski, który zaportował ostatnio bardzo popularnego komika, jakim się stał Mateusz Socha. No i tam gdzieś siedzieli, tam Kwiatek mówi, wiem, Kwiatek jest wariatem życiowym, ja chłopaki, gdzieś tam w Krakowie się spotkało większe grono, ale dobrze teraz mam w życiu, się odkułem, spłaciłem długi, jest luz i nagle zalew się pojawia, jak kurwa z postoju i mówi, ale jakim kosztem? Cały zalew, mógłby specjalnie tam przyjechać, kurwa, tylko żeby powiedzieć, ale jakim kosztem? No, znamy zalewa, zalew lubi. Znam, tak. Tak, lubi. A potem, no, potem powiem, no, przepraszam. Nie? A potem powiem, nie, to tak, wiesz, tak, nie. Ja tak nie myślę. Nie. A, nie a wiem, właśnie, no, właśnie to z waszą wspólną trasą kryształy, robiliście kilka razy kryształy z Darkiem Gadowskim, z zalewem, yeah, i z Jaszkiem Borkowskim. Yeah. I co? Yeah, that's right. Yeah, we've made this tour. Okay. And, if you want, we can. Once you go black, you never go back, pamiętasz? No tak, no, mi powiedziałeś. Tak ci powiedziałem. No. No. I co? No, także i co? Sprawdziłaś? Nie, i no, kryształy było kilka edycji. Jacek, dobra rada, hashtag. No. Wujek samo zło. Ziobro, pięć pewnie. I była, nie wiem ile edycji, 4, 3, 8, bym musiał spojrzeć, sprawdzić, było kilka. No, no. Na razie, nie, mieliśmy w maju też robić taką trasę, gdzie był skład kryształowy i jeszcze kilka osób. Jest plan, żeby ją przenieść w tym momencie na sierpień. Wcześniej był plan, żeby na listopad, bo wiesz, sprzedaż się zatrzymała i ciężko będzie. A to czekaj, bo kryształy się teraz przekształciły w stand-up familia, to co? Wiesz co, nie wydaje mi się, że się przekształciły. To jest another project, inna koncepcja. No wiesz, ciężko było zrobić stand-up familię, gdzie jest skład kryształowy plus trzech chłopców jeszcze, a wiesz, symultanicznie, więc trzeba zrobić familię i później jak dożyjemy, przeżyjemy to całe kurestwo i w ogóle dożyjemy, nie wiem, że przez wszystkie nasze schorzenia przejdziemy, nazwane, nienazwane, widoczne, niewidoczne, objawowe, bezobjawowe, no to wtedy będziemy robić pewnie kryształy. No, kryształy są wspaniałe i piękne. Tak, tutaj jak widzę, mówię, właśnie były różne opinie, są zwolennicy, że zajebiste, że takie. No. I tak, no widać, tak, no gdzieś tam ta niska. No wiesz, zwolennicy są przeciwnicy, bardzo dziękujemy przeciwnikom, nie wiem, też dziękujemy, bo to zawsze jest jakiś głos anty też potrzebny. I co? I panie Padol, po co pan ciśniesz z tym pytaniem, które ja specjalnie omijam? Chcesz pan zadać to pytanie, to zadaj pan je w sufit. Ja od samego początku mówię, że tu ma być miło. Ja nie po to zapraszam tutaj moich gości, moich ziomów, żeby, dobrze, ktoś się tak wpierdalał z takim pytaniem. Dziękuję, pozdrawiam. A jak jest jakieś pytanie drażliwe, to można do mnie na priwa też pisać. To ja odpowiadam, no, na przykład. Albo no, ja zrobię, ja też zrobię takie, bo mi się podoba ten live, że na pytania odpowiadać można. I to ja zrobię u siebie, można mi zadać wszystkie pytania. A tu zadajemy miłe tylko, dobra. Z kryształami mam inne skojarzenia. No, kochany, no też mam inne skojarzenia. Okej, będzie miło. No, a ty właśnie jesteś teraz tak w tej kwarantannie właśnie bardziej w piwko idziesz, czy jakieś coś tam innego? Jak to? Wiesz co, szedłem, kilka dni piłem wcześniej, później udało mi się, tu mam nadzieję, że tu policja nie zagląda na ten czat. Tak, nie. Udało nie, mi się. Twoi ludzie i pan Patol. Pozdrawiamy i wszystkich. Ogarnąłem słoik zioła, więc, aha, teraz tam przy kopce wieczorem i zasypiam szybko. A też, bo wiesz, ja lubię alkohol, lubię pić, lubię sam element, no, otoczki, towarzystwo, lubię te szoty, tak zwane wódki walić i cały rytuał taki polski, tradycyjny. Tak. Ale alkohol jest, powiem ci, u mnie chyba na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o używki. Mhm. Tak jak już by nic nie było, to bym pewnie pił tylko, albo bym nic nie robił. Też nie mam takiego ciągu, wiesz, do używki. Ja lubię wszelkie używki, ale tak nie ciągnę, że mogłyby dla mnie nie istnieć. Moja matka kiedyś powiedziała właśnie o słodyczach, że dla mnie słodycze mogłyby nie istnieć. To dla mnie narkotyki, alkohol też mogłyby nie istnieć. No jak istnieją, to czasem tam zjem tę czekoladkę, czy... Mm-hmm. Merci, tak podziękuję ci, że jesteś tu. Ktoś napisał, no i namówił. No i namówiłeś i
Widzisz, te spotkania też jakby podsuwają różne pomysły na tak, różne aktywności. Tak. Ktoś napisał, słuchaj, Kasiu, aż ci okulary zaparowały, tak się wkurwił gość. Może tak. Ty, a ja tak się wkurwiam czasem, wiesz, ci powiem. Marta mówi, no to na chuj tam odpisujesz, bo tam gdzieś na Facebook, bo Instagram jest w ogóle, jest kulturalny. Ty mi w ogóle namówiłaś, pamiętasz kiedyś w UK, jak byliśmy, żebym założył Instagrama. Tak, no. No to tak samo, to, i takie czaty to też pierwszy raz uczestniczę dzięki tobie. Ale no i mówiłaś wtedy, jeden z argumentów, bo wiesz, bo Instagram jest taki, tam nie ma tak niemiłych ludzi, jakichś takich, co chcą od razu ci cisnąć, albo coś. Facebook jest bardziej takim otoczonym w takiej panierce gówna. I rzeczywiście jest tak, bo ja coś wrzucę na Face'a, powiedzmy coś, co może tam podzielić różne osoby i ciągle się do mnie ktoś przypierdoli, wiesz, a ja nie umiem odpuścić i dyskutuję i później albo już mam dosyć i kasuję go, kurwa, blokuję, albo wiesz, odpowiadam, później jestem smutny, że byłem trochę niemiły tam dla kogoś, nie? Każdy ma prawo być korwinistą, według mnie nie ma, powinien zdechnąć, ale ma prawo. Tak? Nie, to tylko jesteśmy mili, ma prawo. Ale wiesz, no ciężko jest rozpatrzyć tak psychologicznie. Różne są strategie. Niektórzy w ogóle nie odpowiadają. Mhm. Niektórzy od razu blokują. Piatek mi ostatnio napisał, bo w ogóle do niego się przyczepił jakiś typ, którego jakiś zablokowałem. Przepraszam, jest z nami Abelard Giza, bo widzisz, strefa Gizy. Strefa Gizy. Jest Puszkonia, pisze. A to on ma taki profil? Nie wiedziałem. Myślałem, że jako Abelard Giza. No bo dzisiaj wpuszcza Abelard podcast. A, i założył profil Gizy. Podcastu. Tak. Ja, słuchajcie... Siema Jacek, ktoś napisał. Siemano, mordo. Jest ten. Ja już słuchałem tego podcastu tam do sprawdzenia. No. Polecam. Polecam. Z Popkiem rozmowa. Popka bardzo cenię. Też z nim rozmawiam codziennie właściwie. Także jeden z osób, z którą najczęściej też rozmawiam, z Piotr Popek. Także ten odcinek Strefy Gizy pierwszy. Na pewno szczególny też dla mnie. Siemanko. To koniecznie, jak zakończymy tego live'a z Jackiem, to was odsyłamy na YouTube, tak, na Spotify'a i na różne inne te platformy, o których Aba wspominał, ale ja nie znam już tych nazw, jakiś coś tam. Kurde, nie wiem, bo też z nim gadałem, mówi, wiesz, na te platformy wrzucę. Ja mówię, wiem, że te platformy są, a jakie są? Potrafię, kurwa, jedną wymienić, Spotify. I ja sobie jakieś Tajdale chyba, czy inne, nie wiem. Nie, ponoć jest coś takiego. No, a może on tak PR buduje, wiesz, że on wrzuca na te platformy. I nikt tego nie może zweryfikować, bo nie wiadomo na jakie platformy, nie? Ale gdzie, no właśnie, w przestrzeni? No Spotify. A ty masz Spotify'a? Pewnie masz, ty lubisz muzykę. Mam, znaczy tak. Ja też lubię muzykę, ale tak. Ja tak wyrywkowo słucham. Odkryłam ostatnio w trasach, jak jeździłam, też takie podcasty fajne, też jakieś takie no właśnie, podcasty. Mhm. I to super w ogóle się słucha. Ale tak. Polskie czy zagraniczne? Pisze Abelard, no, chciałam się... aż tak wam wpieprzyć. Gadajcie dalej o używkach. Jezu. Widzisz, Aba, Stramik. Głosem rozsądku, widzisz? Bo on jest na antybiotyku, to on tak, wiesz, no. Aha, tak? Czy... Fajnie, że gadamy o Abelardzie, który było 15 tutaj. No właśnie. A kilka dni temu mówił, że to normalnie pije. A dobra. Co ty gadasz? Ale to dawno było już, bo ten czas na kwarantannie się zakrzywia w ogóle. Słuchaj, teraz możemy powiedzieć prawdę wszystkim. Teraz no. Abelard tylko może pisać komentarze, jak wczoraj Leja u Szumowskiego. A co z tym Leja Szumowski? Tam, że jakiś beef jest, ale nie śledzę tego, więc nie mogę się wypowiedzieć. Ty masz dostęp w ogóle do internetu w czasie kwarantanny? Czy teraz... Mam, tylko ja tak, wiesz, no ja lubię sobie... To... Wiesz co, ja mam taką koncepcję teraz kultury, że jak nastała ta kwarantanna, ta apokalipsa, internet jest pełen dzieł dotychczasowych, że niepotrzebna jest produkcja, wiesz, bieżąca, nie? Taki jakiś podcast czy coś, że pogadamy, okej, okay, nie? Tak. Ale tworzenie nowych rzeczy, kurwa, świat da rok na odpoczynek i tak jest dużo książek do przeczytania, dużo filmów do obejrzenia, dużo seriali do nadrobienia, no? I tak dalej. Więc wszystko, co teraz powstaje. Buchwald ładnie napisał taki tam na Facebooku post, że prędzej chyba niż kwarantanna nas zabije twórczość artystów zamkniętych na kwarantannie. Znaczy tam już, no to jest, naprawdę, nie przesadzajmy z tym, kurwa. No nie przesadzajmy, no. No, nie, nigdy nie mówmy, tak jak już wspominałem wcześniej, że szambo, że perfumeria, nieważne, tak jak ojciec Rydzyk kiedyś. Ktoś napisał, pojawia się Giza i każdy czuje oddech rodzica na karku, więc automatycznie ustają rozmowy o używkach. Nie, ale on jest takim wyrozumiałym, nie? Tak, rodzicem. Taki no. Ojciec, że opieprzy, ale też tak. Ale ma takie ojcowskie inklinacje, prawda? Takie, że to...
taki mały ojciec. No, słyszę, że piesek będzie szedł, nie dumny. O, to zaraz koniecznie tam ktoś prosił, żebyś pokazał pieska, bo widać, jest lubiany na Instagramie. Ktoś też pytał, jakich podcastów słuchamy. Ja na przykład słucham Działu Zagranicznego i Jak oszczędzać pieniądze. To tak w obecnych czasach, wiecie. Ale to są rodzime podcasty, tak? Tak. No, ja, no wiesz, ja tam z podcastami dużo kiedyś słuchałem więcej, teraz mi został tam Joe Rogan, wiadomo, Experience, trochę tam Marka Marona i ostatnio nietypowo powstał kanał sportowy. Ja lubię obserwować dziennikarzy i niektórzy dziennikarze sportowi ładnie mówią. Też się trochę piłką nożną interesowałem w przeszłości, trochę mniej teraz, już ona nie istnieje. Mhm. Ale no, lubię, polecam tam ten kanał sportowy, okay. Tych Mateuszów, Borków i innych, oni tak ładnie mówią, ja bym chciał też tak ładnie mówić. Jacku, przepraszam cię, bo chciałabym teraz, widzicie, to nie jest tak, że ja raz się wkurzę na kogoś, a potem udaję, że tej osoby nie ma, nie. Jest bardzo ładne pytanie od pana Patola, którego pozdrawiamy serdecznie. Pan Patol tak się nazywa, bo mi tu wyskakuje, ale tak, pan Patol to można pyta. Przesunąć, a jest, dobra. Pan Patol pyta, czy Jacek z Abelardem nadal wypisują maile co dwie doby do siebie? Będzie coś z tego publikowane? Nie wypisują. Koniec. Koniec. Lecimy dalej, kurwa. Jazda. Bo pewnie wszyscy wiecie, ale jeżeli ktoś nie wie, no to skąd to pytanie od pana Patola, bo Jacek z Abą rzeczywiście robili taką akcję, pisali do siebie maile, a potem wydali książkę z tego, którą zresztą gdzieś tu mam. Ja też mam, jeden egzemplarz mi został. No. Wszystko poszło. Ja może pokażę, jeżeli kogoś ominęła kiedyś ta informacja, był gdzieś w podróży dookoła świata albo, albo nie. A masz na podorędziu tutaj blisko? Mam, tak. Ja zobaczę, czy mam swoją. Już ją, już, o tutaj. Ale ciemno się robi. O, zobaczcie, tak to. Łapy precz od żartów. Tak, to jest. O, jest piesek, dobry. O, no to tu się dzieje. Kuskus. Kuski, piesek. Jak piesek ma na imię? Kuskus. A kuskus? Ale słodziak. Ale to jest dziewczynka. Aha. No, bo kuskus to jest kasza, także rodzaj żeński. Tak. Nie można się przyczepiać do tego. Także kuskusik wrócił z zakupów. No piękny, szczęśliwy, ale jak cię kocha, zobacz Jacek. No, czasem aż za bardzo. Wiesz, kuskusik ma jakąś taką dziwną przypadłość. Nie wiem, czy mu zostało z domu dziecka. Nie, po prostu podchodzi do mojej ręki lewej czasem i chce ją uprawiać z nią seks. O! Ale co, wybiera ciągle jedną rękę? Tak, tylko lewą, chociaż ostatnio już nie jest tak wybredna i atakuje też prawą i też ręce innych osób. Ale to już tak zostało, wiesz co, wyrugowane trochę przez nas w procesie socjalizacji tego pieska. Staram się go wychowywać na prawdziwą Polkę i nieruchającą rąk, prawda? Nie, nie prawdziwe Polki tak robią. Nie, nie dymają rąk. Nie. Zjada mi oko. Milutkie cudko i piesek. No. Wiesz, no Abelard, to do Abelarda się zwracam. Piesek jest o wiele lepszy niż dziecko. Tak. Zwłaszcza ten. Ten piesek nie szczeka w ogóle prawie. Jest grzeczniuteńki. Nie no, żartuję oczywiście, dzieci. Dzieci też polecam. A pamiętasz kiedyś, jak szliśmy w tym? Gdzie to było, kurde? Też chyba w UK. Jak żeśmy szedł Abelard, Janusz Pietruszka i Boras i wszyscy siwiutańcy i tam o dzieciach. O Jezu, a mój lepszy, a mój, o Boże, mały Jezus, a mój wspaniały. A my idziemy z tyłu i mówię, kurwa, to nie dolał tych dzieciach. A zobacz, jak wyglądają, jak dziady siwe. Cała trójka siwe, już całe siwe, a my piękne czarne pióra, kurwa, bez dzieci. Także jak to mówił George Carlin, fuck the children. Miejcie włosy. Nie no, dzieci też pozdrawiamy, jeżeli nas oglądają. No, też mam pieska, potwierdzam. Strefa Gizy płacze ze śmiechu. Jezu, rozbawiliśmy Abelarda. Piątka. Widzisz. No pięknie, dobrze. Polish Events, pozdrawiamy. To jest z Holandii też. A tak, pozdrawiamy. Paweł, wspaniały też organizator. Pozdrawiamy was tam. Trzymajcie się też w niełatwych czasach. No. Jacula, a teraz idą buźki śmiejące się, a ja myślę, że coś tu się... Nie, dobra.
Jacek, a powiedz mi, bo to ty tam pokazujesz swoje inne oblicze, bo o, no to jest świetne ujęcie, tak? Poczekaj, bo ten, tu wiszą cipki. Masz, gdzie? Naprawdę? No. Masz cipki zawieszone? Tak. Mam cipki zawieszone, tak jakby posiłek zawieszony dla mnie. Masz cipki zawieszone, możesz przekazać swoją cipkę. O, fabryka zgrzyt pisze. Mam psa i dziecko i zgadzam się z Jackiem. Pozdrawiamy, Sławka. Ale też jak pokazałeś, bo to są takie, co to są takie wisiorki z tych cipek? To są takie prace, wiesz, artystek, feministek, bo Marta jest zaangażowana w działalność. Tak. Też sklepu i bloga. No. A właśnie, a jaki jest adres bloga? Bo to fajne takie... Adres bloga Marta, nie, po prostu Lula Pink na Instagramie, to się nazywa Lula Pink, no i tam na pewno jest adres strony i tam jest blog i tam powstają. W ogóle teraz akcje robią dziewczyny na wibratory, więc można, no można... To... Jest, są wibratory, rozdają wibratory, bo mają tam, nie? Nie rozdajecie? A, jeszcze nie wiadomo, dobra, no to będzie taka akcja. Ja pierdolę, falstart, no tak. Będzie taka akcja niespodzianka, to się szykujcie. Ale nawet... Kasia ma chuja w lodówce, ktoś napisał. Jeszcze takiego live'a nie było, prawda? Jak są tutaj stali obserwujący, nie było. Takiego nie było, halo. Nie było, no ale wiesz, gość jest specjalny, całował cię pies teraz jeszcze. No. Ale też całusi. Ja mogę powiedzieć, bo ja nie wiem, czy te wibratory tam będą rozdawane, czy nie, ale nawet jeżeli któraś z dziewczyn na kwarantannie chce sobie kupić, albo jakiś facet chce sobie kupić, to Lula Pink to jest bardzo dobry sprzęt. No. Bardzo, bardzo dobry. Przy tym dobra historia, dobra misja. Dobra misja, profesjonalizm, tak. Opisy, tak, bo... tak, bardzo fajna marka. Polecamy. Też nie chcę jakąś tam, żebyśmy reklamę nachalną, ale obiektywnie nawet można powiedzieć, że to jest dobra opcja. Słuchajcie, jesteśmy wszyscy dorośli, a ja mówię, bo ja wiem, bo dziewczyny przyszły kiedyś na mój występ w Poznaniu i mi sprezentowały takie cudeńko. I ja bardzo tak polecam. Wszystkie atesty, wszystko się zgadza. No. Wszystko się... Nic, nie zachorowałaś na nic, więc los. Nie, no naprawdę. W ogóle Marta, jeszcze raz dziękuję ci, jak słuchasz tego. Marta słucha, tu jest, a ja mówię, żeby jej nie pokazywać. Nie, no nie. Tylko pieska. Piesek, tak. A piesek ma kitkę? Dobrze, ja widzę? Ma kiteczkę. Bo wiesz, to już ma długie włosy, jest ten problem społeczny, który wszyscy za chwilę będziemy mieli. Ja też już za chwilę będę miał, że no, fryzjerzy nie działają. No, no. I pieskowi lecą włosy na oczy. Miał mieć wizytę 20 marca. No i siłą rzeczy z tej wizyty nie mógł skorzystać. Nie mogła. Znaczy ona jest, wiesz, gender fluid, nie? Także ten. Przepraszam, chciałam ci powiedzieć. Piotrunia napisał cipki na ścianach i plus 40% do oglądalności. Nice, nice. Cipki, no. Spoko. Czasem spadają, tak, bo ty wiesz, na jakieś tam rzepkę do ściany. Tak, kim jest, dopiero weszłam, kim jest gość Kasi? Ciężko rozpoznać dzisiaj. I ktoś napisał Smucikoniem, także. Smucikoniem, to jest znany poznański smucikoń z krwi i kości, Jacek Stramik, dzisiaj w innym podgoleniu po prostu. Tak, tak. Znaczy ja już zgoliłem tę brodę kilka dni temu, już odrasta. No. A jak ty? No, to przecież Jacek Stramik ktoś napisał. No, kurwa. No. A co ty chciałeś zapytać jak ja? Z wąsem? Tak, chciałem zapytać, kiedy ty. Nie, w sumie nie wiem, bo zwróciłem uwagę na pytanie Jacek, skąd ten wąs? To, jak mam na to odpowiedzieć? No, wyrósł. Nie, wąs powstaje, w moim przypadku został tak, że miałem brodę, kurwa, z wąsem razem i zgodziłem brodę i został. Stąd ten wąs. No i pięknie. I właśnie w taki konkretny sposób odpowiadamy też na takie pytania. I bardzo elegancko. Ale ktoś wcześniej jeszcze pytał, tak naprawdę dużo wcześniej, zanim pojawiły się na ścianach te cipki. Tak. Pytał, co oglądałeś, co polecasz? Jeszcze długo przed tymi podcastami. Oj, wiesz co, tak jak wspominałem, przez ten słoik zioła to zasypiam szybko, ale nie dlatego, że coś jest chujowe czy coś. Wczoraj oglądałem i zasnąłem niestety, a jest dobry, no nie wiem, to jest oczywistość. Na Netflixie tam nawet chyba jest, kurwa, na pierwszym miejscu o tych tygrysach, czy król tygrysów, to niesamowita rzecz.
Tak? Widziałaś to, czy nie? Nie. Ty mi kiedyś poleciłaś, w ogóle uwielbiam ten format, bo kiedyś poleciłaś o tej zakonnicy, pamiętasz? Taki dokument, tak. Zbrodnia i jest śledztwo. No ja uwielbiam takie, Schody, bardzo dobre na Netflixie. Tak. Też takiej historii, absurdalnej dosyć, ale dobrej. No i ten Król Tygrysów też, z pozoru to jest o hodowcach tygrysów, ale tam jest też zagadka, powiedzmy, kryminalny z morderstwem i tak dalej. Świetnie. Dobra rzecz. No. I to dokument? Dokument, tak. Dokument. No i polecam stand-up tego, Tomasa Góry ostatni, bardzo świetny. No. Zwłaszcza moment, jak on mówi, ten, jak traktuje ludzi, którzy przychodzą i mówią, że szokował ich jego występ, albo że coś się nie podobało. Świetne. Tam porównanie, nie będę spoilerował. Ale, tak. No i motyw z Wu-Tang Klęgiem, co ja gadam? Klanem. Wu-Tang Klanem. Super, super, special. Mhm. Okej. Okay. Dobra. A wiesz, że Segura, to już jesteś trzecim komikiem, który poleca, bo dzisiaj już Abelard polecał i wczoraj Michał Leja też. No i dobrze. I jeżeli tu są stali bywalcy oglądacze, to sobie wezmą do serca i naprawdę polecam też z całego wspomnianego serca, bo warto, prawda, Marta? Ale też polecimy kobietę Taylor Tomlinson. Nie wiem, czy widziałaś na Netflixie. Quarter Life Crisis z nowości. Taylor Tomlinson. Nie, mignęło mi to, zobaczyłam tytuł i mam takie... Nie, no to ten tytuł taki jest, że no wiadomo, że to, co tam mi będzie mówiła, to mała pizda młoda, ale nie, no, jest bardzo fajnie. Okej, okay, dobra. 25 lat ma, co może wiedzieć, prawda, o życiu. Kiedyś napisałem taki tekst na bloga, nie, że trzeba mieć cztery dychy, żeby, wiesz, mieć coś do powiedzenia o świecie, także... A ty ile trochę. Masz teraz? No, ja mam w tym roku 37 będę kończył. Mhm. No. No ale ty jako intelektualista stand-upowy, to ty na innych warunkach funkcjonujesz w środowisku, to możesz wcześniej mówić powiem, o świecie. Ja, znaczy, nawet co, no tak, nie, ale bardzo mi miło, ale ogólnie odnośnie tego wieku też nieraz się mówiło, prawda, że jednak komicy, taka grupa, że można, nie ma tych różnic wiekowych, można sobie gadać tam właśnie z Kołeckim, jak, może nie z nim, ale... Ale tam z kimś trochę starszym, jak równy z równym. Nie żartuję, Kołowskiego kochamy przecież. Oczywiście. Tak, Max Padalakiem, tak. Fajni są ci młodzi niektórzy. Kołecki, Max Padalak. No a reszta chce kurwa pieniądze zarabiać i by odjebało. Także no to jest zła motywacja początkowa, jak ktoś no niestety. Tą motywacją. No. Bo oczywiście, że pieniądze się pojawiają w momencie, jak to wszystko zaczyna, rusza maszyna. To jest oczywiste, prawda? Ale no jak z tą motywacją wchodzisz, to jest, może być krótka kariera, nie? No, albo może być, wiesz, może trwać, ale no ciężko z takim człowiekiem się porozumieć później. Mhm. Jak się ma różne motywacje, nie? Tak. No. Jacku, chciałabym zapauzować na chwilę, bo zostało nam 12 minut do zakończenia tego połączenia, a chciałabym kilka słów powiedzieć oglądającym. O, jest właśnie Kołecki. Kołek, dokarmy cię, pozdro. Ja z Jackiem też nie lubię rozmawiać. No i tak właśnie miłość miesza się. Tak, ja bardzo nie lubię z Kołkiem rozmawiać do 4 rano albo 7. Tak, strasznie umęczony jesteś. Ale te rozmowy się jakoś ciągną, kurwa. Nie wiem, jak się dzieje. Nie, a mówię, że jutro Kołek będzie, tak? Z tobą. Tak, właśnie jutro o 18 Tomek Kołecki. Ktoś pytał, kiedy Lotek. Lotek na następny dzień, czyli w sobotę, tak? Dobrze mówię, sobota jest na następny. Jutro jest piątek, czyli w sobotę. Trochę mi ten kalendarz. W sobotę będzie Lotek o 18 i słuchajcie, od jutra zrobimy, przetestujemy trochę inaczej, że będziemy przez kilka dni robić jeden live w ciągu dnia, bo dostałam ileś wiadomości, że ludzie nie nadrabiają, nie mają czasu, żeby tego nadrobić. A że za dużo jest odcinków. Tak, bo jeden się kończy, potem są 2 godziny, wiesz, musisz obejrzeć przez 24, no dobra, dużo gadania, w każdym razie to prawda. Po jednym, nie? I zobaczymy. Tak, po jednym rób, to i tak jest, wiesz, jedna taka rozmowa jest bardzo wartościowa, raz na wiesz, jeden dzień, to szczególnie rozmowa taką, jaką my prowadzimy, prawda? Tu jest jednak, jest spora, bo bardzo lubię, jak oddalasz i można ciebie zobaczyć w tym nerdowskim dresie też i z tym wąsem. Moja słynna bluza. Udzieliłem też wywiadu dla koszańskiej telewizji i zasypiałem co dwa słowa, żebyśmy tam nie wypoczęli z Darkiem, wiesz, przed tym wywiadem. Mhm. Bardzo. A różne zajęcia mieliśmy. Bo wy jesteście zajęci generalnie. Jak się my jesteśmy strasznie w Koszalinie, jak ja przyjeżdżam tyle do roboty, że kurwa, nie mogę, wiesz. No ale nie ma gdzie nosa włożyć, jak to się mówi. Ale prawda to jest taka... takie powiedzenie?
że wiele osób jakby utrzymujecie, będąc w Koszalinie, bo to jednak, no... Dobra, nie będę odpowiadać. Co ty nie robisz? Ja gadam, ja nie wiem, dlaczego ja chciałam to mówić. Dzisiaj w Koszalinie smutna informacja, zmarł w ogóle mężczyzna w szpitalu, który zarażony koronawirusem. Tak, wprowadzając smutny akcent do tej wesołej rozmowy, no tak... W taką stronę zmierza, to niewesoło. W sumie tak jak z matką dzisiaj gadałem, matka powiedziała, że już mi tak psychicznie trochę gorzej, jak tam usłyszała o tym, wiesz, mężczyźnie, który w Koszalinie passed away. No ale trudno, no tak... Nic z tym nie zrobimy. Musimy iść przed siebie i tyle, i walczyć. I Marta mi tu daje podstawkę, mówi, że oglądaj, mówi, że ja kręcę ciągle tą... Ja nie jestem dobrym operatorem, wiesz. Nie ma problemu. Ja trzymam, no. Tutaj kilka osób pytało. A teraz nie słyszę, Marta. Tak, o 18. Raz dziennie, teraz przez kilka dni zobaczymy, jak to się sprawdzi. O 18. Zostawimy o 18, bo pisaliście mi w wiadomościach. Przepraszam, Jacek, ja tylko jeszcze coś powiem tutaj. Jasne. Ja już będę trzymał, Marta, nie trzeba. Do Marty mówię, przepraszam. Idź już z tym. Zrób kolację. No co? Bo pisaliście, no, że praca też w tygodniu i tak dalej, i ta 15 nie była zbyt trafiona, chociaż sporo osób to finalnie oglądało, ale dobra. Czy Darek Gadowski był, czy będzie? Pyta mnie Bartek. Nie było, ale mam nadzieję, że się uda mi z nim połączyć. Myślę, bo że przyjmie. Tak, przyjmie tak. Połączenie. Przyjmie zaproszenie. Tak, i teraz ja już powiedziałam chyba 5 razy, że właśnie od jutra przez kilka dni... O której? O 18? Dobrze zapamiętałem? Tylko 18. Ale kiedy lotek? W sobotę. A jutro? Pyta, jutro kołek, ukochany synek. Słuchajcie, ja zawsze w relacji wrzucam, kto będzie, o której godzinie i po prostu jutro wam się, znaczy dzisiaj wam się pojawi informacja, że jutro raz o 18 i tak samo w sobotę. I widzimy. Dobra, ale ja jeszcze bym chciała wykorzystać, bo przepraszam cię, Jacek, bo trochę, wiesz, zajęło to czasu, naszego czasu, który powinniśmy razem spędzać, a tu są nie zawsze... Nie ma problemu. No. Widzimy się jutro u Kacpra, a to publiczne robicie jakieś imprezy takie, no, czy co? Kacper robi jutro imprezę u siebie na Instagramie. A kto to napisał? A on robi dla ludzi, tak? Otwarto. Wszyscy mogą przyjść. Ja mam inne plany akurat. A jakie masz plany? Bo to każdego może... Co? Teraz... No nie iść do Kacpra. Czy tu zaczynamy jakiś kolejny otwarty konflikt między kolegami? Nie, też dosyć tych bifów, tych disów. To nie jest hip-hop. Stand-up to nie hip-hop, zaznaczam. Kiedyś tak mówiłem, kiedyś. Nad wiele podobieństw, ale z biegiem czasu jednak nie. Chociaż powiem wam, polecam, bo pytanie było o podcasty czy coś. Na CGM-ie są czasem rozmowy z raperami ciekawe. Prowadzi pan Marcin Flint. Bardzo dobry dziennikarz. Rapowy i zachowuje się jak człowiek, który nie słucha rapu. Bardzo kulturalny i potrafi złożyć zdanie wielokrotnie złożone, używając pleonazmu. Także polecam. A teraz, co ty mówiłaś, jakieś przerwie czy coś? Co się nie? Mam inny plan, idę do kuchni. Słoik zioła. No, słoik zioła dostałem. No. Wymieniłem. Jest taki post u mnie na fejsie kilka dni temu. Aha. Ogarnąłem benzo jakieś, wiesz, to są takie uspokajające tabletki. Wymieniłem benzo, tam część na słoik zioła, a za to benzo dałem gram ketaminy, więc handel wymienny w czasach kwarantanny. Jejku, ja w ogóle nie rozumiem tego, co ty powiedziałeś. Wiesz, jaka jestem noga w tych sprawach, nie? Ale to może ktoś tutaj z oglądających. Na pewno. Będzie. Znaczy myślę, że na pewno nawet. No. Ja bym musiała przyjść do ciebie na warsztaty, żebyś ty mi to wszystko pokazał, wszystko wytłumaczył. Tak. No to musimy live'a narkotykowego. Ale no teraz to już niebezpieczne chyba, wiesz, korzystanie z usług tam dealerskich pewnie, chyba że wiesz, dealer zapierdala w rękawiczkach i w masce. Mhm. Zastanawiałem się w sumie kilka dni temu, czy to na przykład te Włochy, jak tam jest ta eksplozja, która trwa nadal, zarażeń. Czy też nie przez to, jak wiesz, wszystko zostało pozamykane, ale podziemny świat i tak działa. Czy na przykład, wiesz, nie wiem, usługi dealerskie, nie? Narkotykowe, kupowanie narkotyków i tak dalej, dystrybucja. Czy to też nie wpłynęło na rozprzestrzenianie się zarazy? Myślę, że mogło. Mogło. A wiesz, nad czym ja się teraz zastanawiam? Bo tak sobie zdałem sprawę z tego, że tak lekko i otwarcie mówisz o narkotykach. Zresztą ty publicznie o tym już nieraz mówiłeś, że lubisz i jesteś aktywnym użytkownikiem. I pamiętam, kiedyś u Wojewódzkiego, jak byłeś gościem,
To ty pamiętasz. I też właśnie mówiłeś o narkotykach. Czy ty po tym, po emisji tego programu miałeś jakieś problemy? Gdzieś ktoś cię Nie, nie. Okej, okay, to tutaj tym bardziej jesteś bezpieczny, bo się tak, wiesz, lekko przestraszyłam, żebyś nie miał jakichś nieprzyjemności. Znaczy, wiesz, no najciemniej pod latarnią, jak to się mówi. Aha. Więc może właśnie przez twój live będę miał problem. Nie, wątpię. Na przykład po tej emisji programu nie. Nie, nie. Nie. Żadnych problemów, żadnych, wiesz. Czyli ja tu jestem pewna, że tu przez te osoby, które oglądają, są z nami, nawet pan Patol, no nic tam nie zrobią takiego. Zresztą policja ma teraz pełne ręce roboty, a nie sprawdzanie wspaniałego polskiego komika z no, wypielęgnowanym wąsem. No, pan Patol coś pisał teraz, podziemny handel dragami. Tylko Jaca może mieć takie rozkminy. Tak. Wiaderko z rana jak śmietana, to mi się podoba. A wiesz, na czym wiadro polega, Kaśka? To ci szybko udzielę, wiesz, że na przykład masz wiadro, nie masz, butelkę do połowy jest ścięta i tam wpierdalasz na górę tam lufkę z ziołem, podpalasz to i tam idzie, nie umiem tego wytłumaczyć, bo nie jestem fizyko-techniko-biologiem, ale idzie z tym gównem, odkręcasz to, tam się nagromadza się dym, idzie z tym dymem w dół i prawie popijasz tę wodę, która jest w wiadrze albo w wannie i spalasz na jednego bucha całą lufę, co jest niesamowitym uderzeniem znakomitego stanu i samopoczucia i nagle jesteś jak na imprezie u Kacpra bez Kacpra, znakomicie. Ja żartuję oczywiście. Kocham Kacpra też, wszystkich kocham. Wibrator można wygrać, ktoś napisał, kurwa, już straci. A, można, będzie można wygrać, tak. Dobra. Dobra. To znaczy tak, nie, Jacek opowiadał takie historyjki jakby, to nie tak, że macie wszyscy teraz szukać wiadra, nie? Ta woda po kąpieli, kurwa, ktoś napisał. Tak, po kąpieli dziecka. Ważne, żeby tego dziecka nie wylać razem z kąpielą, bo nie będzie z czego przykurwić wiadra. I dziecko będzie płakało. Piotrunia mówi, że zajebiste uczucie, także... Ktoś napisał, to brzmiało lepiej niż impreza Kacpra. No okaże się. Kiedy jest ta impreza? Jutro? W piątek, tak, tak. W piątek. O 21 chyba. Jeszcze będzie potwierdzał u siebie na tym, na profilu. A tak z ciekawości, jak to technologicznie wygląda? Że co, każdy ma swój ekranik? Czy nie, to jest niemożliwe. On się łączy z różnymi osobami. I tak przeskakuje sobie i nagle, no cześć Kacpry, co tam? No spoko, luzna. Nie. Tak? Coś takiego. No, o ile internetu mu nie zabraknie, bo tam ostatnio trochę były przeciążenia i było ciekawie. Już leje wodę do wanny. No. Jacek, będziemy się... Będziemy to już godzina minęła, jak z bicza strzelił. No wiadomo. No. Tak to jest właśnie. Pozdrawiamy. Jakieś pytania to też można na priv. Ty jesteś aktywnym też dosyć użytkownikiem. Jak ktoś do ciebie coś napisze, to... Staram się. A tak, jak napiszę, to zawsze odpowiadam. Tak, zawsze odpowiadam. To zapraszamy ewentualnie do Jacka. I co? Jutro o 18 Tomek Kołecki, w sobotę o 18 Lotek. No i Jacek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ciebie to oczywiście, no to tam się znamy prywatnie, a tych ludzi, którzy tutaj wspaniale piszą ładne pytania i ciekawe też komentarze. Trzymajmy się wszyscy, no, wiadomo. No. Pa, pa, buziaczki. Buziaki. Pa. Ściskam cię. Cześć, pa. Pozdrów Martę, pa. Pozdrawiamy. Trzymajcie się, pa. Cześć. Pa. Pa.